Kryzys Rzeczpospolitej w XVIII wieku. Wiemy, że XVIII wiek doprowadził do upadku do rozbiorów Rzeczpospolitej, ale przyczyn tego można upatrywać już wiek wcześniej, w wieku XVII. Zanim jednak zacznę, tradycyjnie, zasubskrybuj kanał, naciśnij dzwoneczek, oceń, skomentuj, udostępnij, opublikuj poleć na swoich portalach społecznościowych swoim znajomym. Wróćmy jednak do tego Kryzysu Rzeczpospolitej. Korzenie tego kryzysu sięgają właśnie. Wieku XVII. Wówczas to Polska, można powiedzieć, przez większość tego wieku walczyła. Dochodziło do walk na naszych granicach, Polska była atakowana, dochodziło do utraty nie tylko terytoriów, ale do utraty czegoś o wiele ważniejszego, czyli do utraty ludzi. Potężne straty w ludziach, nie tylko w żołnierzach, ale w ludności cywilnej. Gigantyczne straty gospodarcze, społeczne. Po prostu Polska wtedy była tak mocno niszczona, i to przez bardzo długi czas, że ta Polska z początku XVII wieku, a z końca XVII wieku była czymś nieporównywalnie innym. Był to początek upadu, upadku i początek kryzysu. Musimy tu też wspomnieć, że wiek XVIII to początek reform w. Krajach sąsiedzkich Rosja, Prusy, Austria to są kraje, w których dochodziło do potężnych reform gospodarczych, militarnych. Te państwa po prostu się zmieniały, dostosowywały się do nowych warunków, stawały się coraz silniejsze, władza w nich stawała się coraz silniejsza i ta siła ich cały czas rosła. A niestety Polska, zamiast przeprowadzać podobne reformy, zamiast próbować się zmieniać, nic nie robiła. A wiemy, że jeśli ktoś stoi, nie zmienia się, nie reformuje, to się cofa. A jeśli do tego porównamy, że nasi sąsiedzi się mocno zmieniali, mocno stawiali na te zmiany, okazało się, że po prostu staliśmy się otoczeni przez państwa o wiele silniejsze, o wiele mocniejsze. I kiedy pod koniec XVII wieku Wpływ Rosji na Polskę i innych sąsiedzkich krajów takich jak Prusy i Austria stał się tak duży, że to oni wybierali nam władców, o czym mówię na innym materiale o tym, jak w Polsce panowały królowie z dynastii Sasów, czyli taki początek upadku, albo można się powiedzieć upadek Polski, kiedy to na początku XVIII wieku w czasie wojny północnej 1700-1721, chociaż my Polacy w niej nie uczestniczyliśmy, to te wojska naszych sąsiadów chodziły przez tą Polskę jak chciały, robiły, co chciały, decydowały o tym, co się u nas dzieje. Czyli po prostu ten kryzys wynikał z tego, że dosyć że Polska straciła terytorium, upadek gospodarczy, upadek społeczny, potężne zmniejszenie się liczby ludności, do tego brak reform. Musimy tu też wspomnieć o tym, że chociaż dochodziło do prób reform, to na przykład cały czas w tym w XVIII wieku dochodziło do ścierania się magnaterii. Magnaterii, która, można powiedzieć, że poza, zaraz po tych naszych sąsiadach, którzy rządzili Polską, to właśnie magnateria była tym drugim elementem, który wpływał na lasy Rzeczpospolitej i robił to bardzo źle. Jeśli jedna część magnaterii chciała reform, to druga z zasady to atakowała, do nich nie dochodziło. I poza tym, że byliśmy z zewnątrz cały czas sterowani, Wszelkie próby reform były hamowane, to jeszcze można powiedzieć, że wewnętrznie też przyczynialiśmy się mocno do tego, niszcząc ten kraj, cofając go cały czas, wyniszczając. No i wiemy do czego to doprowadziło, do pierwszego, drugiego, trzeciego rozbioru, no i na ponad 100 lat zniknięcia Polski z map. Do tego królowie to co mówię na innym materiale królowie, którzy w ogóle, można powiedzieć, nie obchodziła ich Polska elektorzy sascy, którzy dla nich Polska była czymś, gdzie można rządzić, można czerpać zyski, ale kraj, o który się nie dba. Kraj, który zamiast go wspierać, który reformować, doprowadzać do potęgi, żeby stać się większymi, po prostu robili coś bardzo dziwnego, nie dbając o to, nie dbając o nic. Jedyny ten czas reform to te kilka lat, kiedy panował Stanisław Leszczyński, No ale sąsiedzi nasi skutecznie je blokowali. Do tego te walki pomiędzy rodami magnackimi, to wszystko doprowadzało do tego, że te reformy bardzo szybko się kończyły, zanim się zaczęły, no i niestety efekty były takie, że Polska stała się niejako marionetką sterowaną przez państwa sąsiedzkie, a kiedy to sterowanie im się znudziło, zaczęły Polskę rozbierać. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.